Rozdział trzynasty – Dzisiaj zimy nie są już takie jak dawniej, prawda, mamusiu? – spytał Walter ponurym głosem. Bo listopadowy śnieg dawno stopniał i przez cały grudzień Glensen Mary było czarne i smutne i tylko szarą zatokę zdobiły wijące się grzebienie białej jak śnieg piany. Zdarzyło się tylko kilka słonecznych dni, gdy port lśnił otulony ramionami wzgórz. Przez resztę czasu panowało przejmujące zimno. Mieszkańcy złotego brzegu na próżno żywili nadzieję, że przed Bożym Narodzeniem spadnie śnieg. Mimo to przygotowania trwały. Pod koniec ostatniego tygodnia przed świętami cały złoty brzeg był pełen tajemnic, sekretów, szeptów i smakowitych zapachów. W Wigilię Bożego Narodzenia wszystko było gotowe. Świerk, który Walter z Jimem przynieśli z doliny, stał w rogu saloniku. Na drzwiach i w oknach wisiały bożonarodzeniowe wieńce z wielkimi czerwonymi kokardami. Barierki na schodach zostały ozdobione świerkowymi gałązkami, a spiżarnia Zuzanny była pełna. Po południu, gdy wszyscy pogodzili się z tym, że święta będą szare i ponure, Ktoś spojrzał za okno i zobaczył białe płatki, wielkie jak gęsie pióra. Śnieg, śnieg, śnieg! krzyknął Jim. Będziemy mieli piękne święta, mamusiu. Dzieci ze złotego brzegu pokładły się spać szczęśliwe. Przyjemnie było otulić się kołdrą i słuchać, jak w tę szarą, śnieżną noc szaleje burza. Ania i Zuzanna ubierały choinkę. – Zachowują się jak dzieci – pomyślała ciocia Mary Maria z pogardą. – A gdyby tak dom zaczął się teraz palić, miałyby za swoje. Nie podobały się jej kolorowe bombki. Gdyby tak bliźniaczki je zjadły, nikt nie zwracał uwagi na ciocie Mary Marię. Wszyscy już się nauczyli, że to jedyny sposób, żeby wytrzymać z nią pod jednym dachem. – Gotowe! – Zawołała Ania, zaczepiając wielką srebrną gwiazdę na czubku choinki. Och, Zuzanno, czyż ona nie jest piękna? Jak to dobrze, że w Boże Narodzenie możemy być dziećmi i nie musimy się tego wstydzić. Cieszę się, że spadł śnieg, ale mam nadzieję, że burza nie będzie szalała przez całą noc. Nie skończy się wcześniej niż pojutrze powiedziała ciocia Mary Maria z przekonaniem. Wiem, bo boli mnie w plecach. Ania wyszła do holu, otworzyła drzwi wejściowe i wyjrzała na dwór. Świat ogarniało białe szaleństwo śnieżnej burzy. Okna poszarzały od przyklejonego do nich śniegu. Wielka sosna przypominała ducha. Rzeczywiście nie wygląda to dobrze, przyznała Ania niechętnie. Na szczęście pogodą nie zarządza Mary Maria Blight, tylko pan Bóg, kochana pani doktorowo, rzuciła Zuzanna przez ramię. Mam nadzieję, że przynajmniej jutro nie będzie wezwań do chorych, powiedziała Ania, wracając do domu. Zuzanna rzuciła okiem na mroczny świat, zanim przed burzliwą nocą zamknęły się drzwi. Żebyś tylko dzisiaj nie urodziła dziecka? Rozkazała, patrząc w stronę górnego glen, gdzie żona Jerzego druła spodziewała się czwartego potomka. Mimo bólu w plecach cioci Mary Marii, burza wyszalała się w nocy. Ranek napełnił tajemnicze zagłębienia wśród śnieżnych wzgórz czerwonym winem zimowego wschodu słońca. Wszystkie dzieci powstawały wcześnie i były radośnie podniecone. – Czy Mikołaj da sobie radę w taką burzę, mamusiu? – Nie. Mikołaj zachorował i nie miał odwagi wyjść z domu – odparła ciocia Mary Maria, będąc w wyjątkowo dobrym nastroju do żartów. – Święty Mikołaj da sobie radę – powiedziała Zuzanna, zanim w oczach dzieci zdążył pojawić się smutek. – Po śniadaniu zobaczycie, co zrobił z waszą choinką. Po śniadaniu tata znikł, ale nikt tego nie zauważył, bo wszyscy byli zajęci choinką. Była śliczna ze złotymi i srebrnymi bombkami, zapalonymi świecami rozświetlającymi broczny pokój i z leżącymi pod nią kolorowymi paczuszkami, poprzewiązywanymi ślicznymi wstążeczkami. Potem przyszedł święty Mikołaj. Wspaniały w czerwonym ubraniu oprzytym białym futerkiem, z długą, białą brodą i wielkim brzuchem. Zuzanna wepchnęła aż trzy poduszki pod czerwony płaszcz, który Ania uszyła dla Gilberta. Shirley na początku krzyczał ze strachu, ale mimo to nie chciał wyjść z pokoju. Mikołaj rozdał prezenty i każdemu miał coś do powiedzenia głosem, który, mimo maski, wydawał się dzieciom dziwnie znajomy. Pod koniec wizyty jego broda zajęła się ogniem, i ciocia Mary Maria przeżyła chwilę ponurej satysfakcji, mimo to westchnęła ze smutkiem. Ach, Boże narodzenie nie jest dzisiaj takie, jakie ja miałam w dzieciństwie. Z dezaprobatą popatrzyła na prezent, który Elżbietka przysłała Ani z Paryża. Była to śliczna, brązowa miniaturka Artemidy ze srebrnym łukiem. A cóż to za bezwstydna ladacznica? spytała surowo. To bogini Diana, odparła Ania, wymieniając uśmiech z Gilbertem. Ach, pogańska bogini. Cóż, widocznie, twoim zdaniem, to tłumaczy jej nagość. Mimo wszystko, gdybym była na twoim miejscu, Andziu, nie stawiałabym tego w miejscu, gdzie mogłyby to zobaczyć dzieci. Czasem sobie myślę, że na świecie nie ma już skromności. Moja babka, dodała na koniec ciocia Mary Maria z cudownym brakiem konsekwencji, charakteryzującym wiele jej wypowiedzi, czy to zimą, czy latem, zawsze nosiła co najmniej trzy halki. Ciocia Mary Maria dała dzieciom rękawice zrobione na drutach z żółtej włóczki w paskudnym odcieniu, a Ani sweter. Gilbert dostał żółty szalik, a Zuzanna czerwoną halkę z flaneli. Mimo, że nawet Zuzannie taka halka wydała się strasznie niemodna, podziękowała za nią uprzejmie. – Może przyda się jakiemuś biednemu misjonarzowi? – pomyślała. – Trzy halki, też mi coś. Uważam się za przyzwoitą kobietę, ale ta postać z łukiem mi się podoba. Może i nie ma na sobie zbyt wiele ubrania, ale gdybym ja miała taką figurę jak ona, też nie miałabym wiele do ukrycia. Czas się zająć nadzieniem do indyka, mimo że bez cebuli na pewno nie będzie smaczne. Tego dnia złoty brzeg był pełen zwyczajnej, prostej radości. Wbrew cioci Mary Marii, która nie lubiła, żeby ludzie byli zbyt szczęśliwi. Proszę tylko białego mięsa. Jakubie, jedz ciszej. Ach, Gilbercie, nie umiesz podzielić indyka tak dobrze jak twój ojciec. Bliźniaczki, starsi też chcieliby od czasu do czasu móc wtrącić do rozmowy jakieś słówko. Mnie wychowano zgodnie z zasadą, że dzieci powinno być widać, ale nie słychać. Nie, dziękuję, Gilbercie, nie chcę sałaty. Nie jem nic surowego. Tak, Andiu, poproszę trochę puddingu. Babki z Leguminą są ciężko strawne. Babki z Leguminą upieczone przez Zuzannę to poematy. A jej placki z jabłkiem to poezja, powiedział doktor. Daj mi trochę jednego i drugiego, Anusiu. Czy w Twoim wieku lubisz jeszcze być nazywana Anusią? Walterze, nie dokończyłeś chleba z masłem. Nie jedno ubogie dziecko byłoby wdzięczne za taką kanapkę. Jakubie, kochanie, wydmuchaj wreszcie nos i przestań pociągać nosem, nie znoszę tego. Boże, narodzenie było udane. Przed obiadem nawet ciocia Mary Maria nieco odtajała. Prawie z wdzięcznością podziękowała za prezenty i tak dzielnie znosiła obecność kraba, że aż wszystkim robiło się wstyd, że go kochają. Mam nadzieję, że dzieci są zadowolone powiedziała uszczęśliwiona Ania, wpatrując się we wzór, jaki drzewa tkały na tle białych gór i zachodzącego słońca i na dzieci rozrzucające na trawniku okruchy chleba dla ptaków. Wiatr wzdychał lekko w gałęziach, spuszczając na trawnik śnieżne lawiny i obiecując na jutro burzę. Chyba tak, zgodziła się ciocia Mary Maria. Na pewno wykrzyczały się dzisiaj dowoli. Jeśli zaś chodzi o jedzenie, cóż, tylko raz jest się młodym, spodziewam się jednak, że macie w domu dość oleju rycynowego.